Krótka informacja. Rozpocząłem już po rozmowach z panem prezesem Leszkiem Piotrowskim współpracę z Polskim Związkiem Bokserskim. Będę miał okazję po prostu wizyt na podczas zgrupowań kadry. Jako konsultant wezmę udział oczywiście pod pełnymi auspicjami Polskiego Związku Bokserskiego, również w konsultacjach reprezentacji Polski, tych najzdolniejszych pięściarzy, którzy przygotowują się do Igrzysk Olimpijskich. Jest to dobra wiadomość, dlatego że zawsze dobrze się czułem w kontekście współpracy z boksem olimpijskim. Jestem również druga bardzo sympatyczna również wiadomość dla kibiców boksu i sportu. Jestem po rozmowach z Ministerstwem Sportu i również z Polskim Związkiem Bokserskim. Wracamy do rzeczy, o których marzyłem przez ostatnie kilkanaście lat, centralnego szkolenia trenerów pod nadzorem merytorycznym Polskiego Związku Bokserskiego. Moja pasja, moje życie, wielka radość, że do takiej sytuacji dochodzi. Rozpoczynamy to po walkach majowych, po wspaniałej Narodowej Gali Boksu Zawodowego. Tutaj za moimi plecami jest właśnie już pierwszy symbol tego wielkiego wydarzenia. Śledźcie, obserwujcie, bierzcie aktywny udział w dyskusji. Pozdrawiam.